Cześć, tu Sabina z przyszłości. Postanowiłam dograć ten kawałek do wideo, które udostępniam, ponieważ to wideo pochodzi z mojego coachingu z jedną z moich klientek. I kwestią, którą omawiałyśmy, była taka zasada wzajemnego zaufania, dotrzymywania słowa, takich wzajemnych zobowiązań. To są rzeczy, które w każdej relacji są bardzo potrzebne. Natomiast chcę, żeby to wideo szło z takim disclaimerem. To są zasady, które nie pasują pod każdy związek. I tym samym, jeśli jesteś w relacji toksycznej, w której czujesz, że jest dużo niezrozumienia, sporo nadużyć, gdzie czujesz się nieszczęśliwą osobą, gdzie czujesz, że twoje granice są mocno naduszane, gdzie to, co sobie obiecujecie, kompletnie nie ma miejsca w rzeczywistości, gdzie, no powiem wprost, dochodzi do zdrad albo jakiegoś rodzaju nadużyć emocjonalnych, to, co mówię w tym wideo, jest kompletnie nie pod ciebie. Tym wideo mówię do tych z was, którzy są w relacjach, które stawiają na rozwój. Dwojga dojrzałych ludzi, którzy gubią się czasami, ale którzy też potrzebują takiej regulacji swojego kursu toru. Tak jak mówię, to nie jest wideo dla wszystkich. Te zasady, o których tu wspominam, te opinie, które tu wydaję, nadal to są opinie i ta opinia konkretna w tym wideo jest skrojona pod kogoś. Natomiast wierzę też w uniwersalność naszych problemów i uczuć. Wszyscy podzielamy emocje, takie same tak naprawdę. Każdy z nas kogoś kocha lub coś kocha, czegoś lub kogoś się boi. Na czymś nam wszystkim zależy. To są bardzo uniwersalne rzeczy. Ufam też, że w tym wideo, w tym, co tu udostępniam, chociaż jedna osoba z was znajdzie coś dla siebie. Nie przedłużając więc, zapraszam. Jest taki trud w odpowiedzi na takie pytanie. Zostać czy odejść, być w tym związku czy nie być w nim, bo to jest trudne pytanie. Jest wiele aspektów, które wpływa na taką inicjacyjną odpowiedź. Ja zawsze kieruję w stronę tego, żeby rozważyć, chcemy być ze sobą czy nie. Żeby usiąść naprzeciwko siebie i naprawdę poważnie odpowiedzieć na to pytanie. Czy chcemy być ze sobą, czy nie chcemy być ze sobą? Bo jeśli chcemy, to za tym musi iść jakieś zobowiązanie wobec czegoś nowego w tym związku, bo to, co do tej pory trwa, nie pracuje dla nas dobrze. Bardzo często słyszę pytania i one były moimi dawnymi. Co zrobić, żeby on czy tam ona, w zależności od preferencji, no jakby przyjęli mnie albo moje zdanie, albo to, na czym mi zależy, czy to, czego ja chcę, też jako swoje. Żebym ja czuła, że tam jest okej. Okay, tak? Co zrobić, żeby przekonać go czy ją do czegoś tam. No i to jest takie nie okej pytanie, bo to pytanie sprowadza się bardziej do tego, jak zmienić siebie pod tę osobę, żeby ona była ze mną. Bądź z drugiej strony cienia tego pytania, jak mogę zmanipulować tą osobą pod siebie. I wszystko zależy od intencji jakby, nie? No bo inaczej jest, kiedy zadamy pytanie, jak mogę wywrzeć pozytywny wpływ na tę specjalną, wybraną przeze mnie osobę, pozostawiając jej jednocześnie pole do wyboru i szanując ten wybór, jakimkolwiek by nie był, ufając sobie, że jeżeli ten wybór nie pójdzie po mojej myśli, to ja jako osoba pozostaję nietknięta czy nietknięty. I po prostu sobie z tym poradzę jakoś, no nie? Szanując jednocześnie właśnie wolną wolę tej drugiej osoby. To jest zgoła inne pytanie i ono już jest bardzo potężne, ale też wymaga sporego stopnia dojrzałości. Bardzo dużej dojrzałości. Dla mnie to było bardzo trudne do osiągnięcia. Natomiast no, to już jest poziom, z jakiego nie zejdę. Nigdy nie zrezygnuję. No ale no, powiem wprost, to nie jest łatwe. I wiele też zależy od stopnia zaufania. Zaufanie jest najważniejsze. Zaufanie to nie jest tak, że ty coś zrób i ja wtedy będę ci ufać, bo widzę, że mogę.
Jeżeli zrobisz to, o co cię proszę i będziesz to robić, to wtedy widzę, że mogę ci ufać i będę cię obdarzać tym zaufaniem. To tak nie jest. Zaufanie znowu w zależności od stopnia rozwoju rozumiemy inaczej. Bo takie zaufanie, ty coś zrób i wtedy będę ci ufać, jest bardzo dziecięcym zachowaniem, bardzo dziecięcym wyborem. Bo to małe dzieci potrzebują określonych warunków, kontekstów, otoczenia w określony, powtarzalny, przewidywalny, bezpieczny dla nich z ich punktu widzenia sposób, żeby czuły, że mogą się czuć bezpiecznie. I wtedy zaufają, wtedy się otwierają, wtedy się bawią, wtedy są spokojne, radosne. I to jest bardzo dziecięce właśnie, nie? To jest właściwe małym dzieciom. To jest okej. Okay. Jak się ma tam parę lat, to jest okej. Okay. Jak się ma parę dziesięć, to już... Zaufanie też musi ewoluować już w pewnej chwili. Zaufanie musi ewoluować do poziomu... Nie oczekuję od ciebie, że będziesz spełniać warunków, dzięki którym będę cię kochać i okazywać ci miłość. Przy czym ja wtedy będę czuć się bezpiecznie, żeby ci to dawać. Tylko ufam sobie i mojej mocy, mojej sprawczości, mojej odpowiedzialności za mnie, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za mój wpływ na ciebie i na nasz związek i relacje, że jeżeli coś pójdzie nie tak i moje zaufanie będzie nadwyrężone przez ciebie, to ja będę nienaruszona. Mnie będzie bolało, będzie mnie to kłuło, będzie mnie to. No, zrobi mi to coś nieprzyjemnego, ale ufam sobie, że z tego wyjdę i będę i poradzę sobie z tym. I będę od ciebie pewnie prosić tylko o to, żebym wiedziała, co wpłynęło na twoje zachowanie, co wpłynęło na twoją decyzję, twoje zachowanie, twoje wybory, że moje zaufanie zostało nadwyrężone. Chcę poznać twoją perspektywę, bo pewnie nie chodzi o to, żeby mnie skrzywdzić. I nigdy nie chodziło o to, żeby mnie zawieść i zrobić mi jakiś, i stworzyć mi powód do bólu, żebym odczuwała ból, że coś za tym stoi, za twoim wyborem. Jakiś rodzaj braku albo jakiś rodzaj niespełnionej potrzeby, bądź czegoś, za czym, do czego dążysz, że coś za tym jest. Powiedz mi, co to jest. Żeby wiedzieć, żeby cię poznać. Równie duże znaczenie jak dotrzymywanie własnego słowa, dotrzymywanie tych zobowiązań, na które się piszemy, że równie dużym znaczeniem powinniśmy obdarzać też to, że jeśli nie jesteśmy w stanie dotrzymać tego słowa, to jak wtedy się zachowujemy? Bo mi też się zdarza łamać słowo. My się też spotykaliśmy przecież już paręnaście tygodni i dwukrotnie już zdarzyło mi się przesunąć nasze spotkania. I jak choćby przecież no, zobowiązując się do cotygodniowych spotkań na daną godzinę, ja się stawiam, tak, to jest moje zobowiązanie. No ale doszło do tych dwóch sytuacji, gdzie musiałam je przesunąć, i wtedy tym kluczowym było raz, że cię uprzedzam o tym, że nie mogę być. Dwa, wybieramy nowy moment, nowe miejsce, nową porę. Trzy, pytam się, jak mogę to wynagrodzić. Oferuję coś w tym. I bardzo podobnie w relacji. No, jeśli ja nie mogę spełnić jakiegoś mojego zobowiązania, no to chcę o tym poinformować z góry, zanim dojdzie do jakiegoś zawodu. A jeżeli i tak się też dzieje, zapomnę o czymś, zapomnę o moim jakimś zobowiązaniu. I mój mąż mi o tym przypomni po fakcie, jak już zdążyłam złamać słowo, tak? No to moje przepraszam nie znaczy zupełnie nic, jeśli za tym nie idzie zachowanie, które to potwierdzi. Tak? To wtedy mogę tylko przeprosić, że tego nie zrobiłam, podziękować za to, że mi za to o tym przypomniał i spytać, co mogę zrobić, żeby to naprawić. I wtedy to robię. Okay? Bo za moim słowem musi iść zachowanie, musi iść czyn. Nie jestem w stanie zliczyć, ile obietnic mogłam złamać, bo każdy z nas był dzieciakiem czy tam nastolatkiem i obiecywaliśmy sobie różne rzeczy po prostu, nie? A jak byłam mniej świadomym człowiekiem, to pewnie też to robiłam. Najwięcej obietnic łamiemy sobie, wiadomo. Od jutra nigdy więcej, ostatni raz, nie? Następnym razem, jak tak będzie, to zrobię odwrotnie. To jest normalne. Co nie powiedziałabym, że to jest dobre, bo trzeba właśnie nauczyć się dotrzymywać tego słowa dla siebie, właśnie, nie? I tu jest ta, znowu ta zwrotna.
energia zaufania. Jeżeli ufasz sobie, to dotrzymujesz słowa, które składasz sobie, i wtedy jesteś w stanie ufać innym ludziom. Mam nadzieję, że to jest trochę jaśniejsze w tym momencie.